Dzień zaczynam jak małpa bananem i serkiem. I jestem koło Tesco. Przyjechałem tu, bo tu jest najlepszy zasięg. Zuploadowałem film. Od razu go wrzuciłem. No bo wczoraj nie było. Znaczy wczoraj już był, bo to jest następny odcinek. Ale tak, kupiłem wodery, które są tam, bo moje poprzednie się przedziurawiły i nie miałem czasu ich zrobić i zostały w Katowicach. I teraz tak, pojadę na tą plażę, na której byłem wczoraj, to był trzeci raz, dzisiaj będzie czwarty raz, tylko dzisiaj tak już konkretnie ją przeszukam. Także miejmy nadzieję na złotko. Widzimy się na miejscu. Saper może dojedzie. Jestem na miejscu. Najistotniejsza rzecz dla mnie, czyli rozłożenie solara, żeby się patrzał na słońce, jest zrobiona. I teraz tak, wodery 130 zł. Bardzo mało. Wlazłem już tak do wody na próbę i jest dobrze. I tak, znowu ta miejscówka, ale chcę na głębszą wodę wyjść. Wiem, że tam koledzy byli na głębszej i tak dalej. Ale chcę zobaczyć, co tam jest głębiej, bo nie ufam im, że wyciągnęli wszystko. Wykrywasz sito gotowe. Kamera na łeb gotowa. I wskakuje do głowy. I wiatru w tej kamerze drugiej nie słychać, także będzie dobrze. Utrudnione kopanie bardzo przy chwale. O kurka wodna. Teraz musi być. Chyba jest. Zobaczmy, co to. Dobra, na razie nic. O, jakiś fajny chyba sygnet srebrny. To zobaczymy. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne, tylko że szkoda, że jest takie spłaszczone. Ale srebro to nie będzie. Niestety, miedziucha chyba. Zaraz zobaczymy. Na ile to bije? Na 69. Więc to będzie miedź. Chociaż kurde, jak srebro wygląda. Muszę zobaczyć, czy jest próba. Chyba jest. Zaraz zobaczymy. Ale tu jest sygnał 61. Udało mi się znaleźć w końcu tą 62 i walczyłem z nią długo i to jest 2 grosze. No, słabo. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj jest, dobra. 65, 51 i żelazem przysyrywało, więc nic dobrego się nie można spodziewać. No, a przynajmniej wykopano. Co to będzie za dziadostwo? Kapsel, no bo co innego. No kapsel. Zgniatamy. Kładamy. O, tu będę śmieci dawał, tu fajne rzeczy. To jest dobre. Coś mi się wydaje, że to będzie moneta, jakieś 10 groszy PRL. Nie wiem, o i patrzcie, na czuja to wykopałem. Kopałem to 10 razy, wiedziałem, że to będzie coś małego, aluminiowego, wiedziałem, że to będzie te 10 groszy 20, ale cholera, już straciłem zasięg i się wkurzyłem, bo kopałem to z 20 razy. No może nie 20, ale co najmniej tak 12-13 razy, nie? Śmieć. Chyba, czy coś jeszcze, ale to był właśnie taki sygnał, no. Ja się pytam, gdzie jest saper? Czemu go tu nie ma? Kada, gdzie on jest? Saper jest gdzie indziej, dokładnie z jakieś 8 km dalej i robi to. Uuu, panie. Jest brektat, patrz, koło takiego śmiecia. Brektat krzyżacki, ale piękny. Moneta. Brektat guziczka. Guziczkowy. Dlatego, że wygląda jak guzik. Jest tak cienki,
Musi taki kształt mieć, żeby się nie połamał. Moneta krzyżacka. Siedzi. Cel osiągnięty. Brekteat znaleziony. Nie bije na żelazo, a się waha pomiędzy 66 a 53. Zobaczmy, co to. No nie wierzę, żeby... Ciekawe, czy wykopane. Jest krzyżyk srebrny. Taki pyci pyci. Sreberko. Pyci pyci krzyżyk. Albo to nawet nie sreberko. Sreber. Chyba było pozłacane. Ale czekajcie. Nie wiem, zobaczymy, ale pierwszy chyba srebro. Dobra, myk. Ładny, ołowiany ciężarek, samoróbka. Fajny. No to myk. Patrzcie na to. '94, '95. Albo jakiś wielki aluminium, albo jakieś srebro. Zaraz zobaczymy. To muszę wykopać, to nie ma opcji. No coś jest, co daje opór. No normalnie 99 było na skali. Ciekawe, co to. Ojejku. Ojejku, jejku, gdzie to jest? Taka piękna pucha. To chyba z racji żywnościowych. Chyba z racji żywnościowej. Pierwsza przerwa. Na razie mamy tyle. Fajnie, że biżuteria jest. Bardzo mi się podoba ten ciężarek ołowiany. I malutko śmieci. Głęboko w wodzie albo jest to, że jest zapiaszczony strasznie, albo po prostu jest mało rzeczy. Ale no, trzeba tam jeszcze iść, bo dopiero godzina za mną. Ale jest pierścionek i jest krzyżyk srebrny, także jest dobrze. Idziemy dalej. Sygnał 50-51, chropowaty, mały ołów albo 50 groszy. Chyba nie wykopane, ale zobaczmy. Jest 20 groszy. Chociaż tyle. Już myślałem, że to pierścionek, cholera, ale to jest po prostu ołów. Już wam pokazuję, patrzcie, jaki mięciutki. I to se ktoś po prostu użył jako ciężarek. A ja to w takiej postaci wyłowiłem, takiego półokrągu, i mówię pierścionek. Dawało na 55, potem nadawało na 66, teraz daje na 80. I nie umiem tego wyciągnąć za gromy. Tylko nie srało to w ogóle na żelazo. Dlatego to kopię. Ale rozjechany po całej skali, więc kij wie, co to może być. No i prawdopodobnie psilco. Znowu tego nie mam. Ale denerwujący sygnał. Jest ołów. Taka łezka. Raz ją skanowało tutaj i było 55. A potem skanowało tutaj, było 66. A potem było na tyle głęboko, że już dawało 80, bo nie było w stanie tego poprawnie zidentyfikować. W całe szczęście w końcu. Patrzcie, jaka wymyślna błystka. Albo ciężarek ołowiany, ale raczej ołowiany. Ciężarek z miedzi, nawet tu piątka jest napisana. Że niby 5 gram. Tutaj takie oczko. Fajne.
kolejna godzina za mną. Tym razem brak biżuterii, ołów i 8 monet. Złotówa prawie będzie, 80, no złotówa jest prawie. Tu są pozostałe rzeczy i godzina jeszcze przede mną. Oby się udało coś wyłowić fajnego. Chyba źle to mam założone, ale to już mniejsza z tym. I potem jadę do sapera. Zobaczymy, co się tam wydarzy. Idę jeszcze do wody. I jest 2 grosze. Są, nie jest. Zrobiłem sobie przerwę i się uwaliłem. Sygnał 66 tam był. 52, 66. O dziwo wykopany. Już chciałem powiedzieć, że wykopany. Chociaż może coś tam. Raczej nie wykopany, ale... A nie wykopany, co to mamy? Złotówkę w końcu. To jest ta 52. Ale teraz mam tam jeszcze sygnał 66. Może będzie... Adam, tutaj jak montujesz, to wyłącz. Tu już jest lipa. Przyszedł czas na podsumowanie. Gołąb mówi, że lipa totalna, żebym tu już nie przyjeżdżał. Monety, ołów i tutaj te 2 pierścionki, znaczy jeden pierścionek chyba i jeden krzyżyk. Tyle dzisiaj się udało. To tam są jeszcze jakieś kapsle pierdoły, a tutaj jest belemit w przekroju. W ogóle się nie postarał, nic, 0 złota. To nawet nie wiem, czy to srebro jest. Dziadostwo! Dziadostwo! Na dzisiaj to już wszystko. Ja teraz jadę się najeść, nażreć. I potem jeszcze do sapera podjadę. Coś tam zobaczę. Ale to już będzie w następnym odcinku. I jak ten wam się podobał, no to zostawić pierdoły. No i widzimy się jutro. Na razie, narta.